Ile czasu musi spędzić chory dwulatek z temperaturą 40 stopni Celsjusza na korytarzu przychodni w Sanoku, aby zostać przebadanym? Dla jednej z lekarek ośrodka zdrowia na ulicy Błonie 2 godziny to zdecydowanie za krótko. Przyjdzie następny lekarz, to panią przyjmie, proszę wyjść. Usłyszała mama chorego chłopca, która ponad 2 godziny czekała z synem na przyjęcie w przychodni. I byłam tutaj za 10:09 rano, do tej pory siedzę i gdy przyszła moja kolejka, pani doktor powiedziała, że mnie nie przyjmie, bo już kończy i ma jeszcze swoje 2 pacjentki, jest za 10:11, przyjęła 30 pacjentów, żebym sobie poczekała na następnego lekarza. A to, że dziecko ma 40 stopni gorączki od wczoraj, ją to nie interesuje. Przyjdzie następny lekarz, to panią przyjmie. Proszę wyjść. To usłyszałam. Dla mnie po prostu śmiechu warta, jakaś farsa. To jest koszmar. Trzyma się każdego pacjenta po 30 minut, a potem się mówi, że dziecka się chorego nie przyjmie. No ja nie wiem, to po prostu nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować.